tym filmie pomyślimy o różnych sposobach przedstawienia liczby mieszanej. Weźmy liczbę 2 i 1 czwarta. 2 i 1 czwarta. 2 to po prostu dwie całości. Zatem zakoloruję tutaj te dwa całe prostokąty. Biorę dwa całe prostokąty. Wzięłam jeden prostokąt i drugi prostokąt, zakolorowałam dwie całości, zostaje mi 1/4. Aby wziąć 1/4 prostokąta podzielonego na 8 części, muszę najpierw wyobrazić sobie, jak będą wyglądały te cztery części. To jest i będzie jedna część, tu będzie druga część, trzecia część i czwarta część. Pamiętajcie, że te części muszą być równe. Czyli mamy prostokąt podzielony na 4 części, 1, 2, 3, 4 i ja biorę jedną część, czyli biorę jedną część tego prostokąta. Pamiętaj, że o tych prostokątach możesz też myśleć jako o batonikach. Wziąłam 2 batoniki i 1/4 z tego trzeciego. Jak inaczej możemy przedstawić tę liczbę mieszaną? Wkleję jeszcze raz prostokąty. Weźmy z tego pierwszego prostokąta 1/2. Połowę. Chcę zjeść połowę tego batonika. Mamy ten batonik. Muszę mieć dwie równe części. To będzie jedna część i druga część. I biorę jedną część z tych dwóch. Zobacz, to ciekawe, tak naprawdę, biorąc 1/2, wzięłam 4 części z 8. 1/2 to to samo, co 4/8. Jeśli oglądałeś poprzednie filmy, to wiesz, że można rozszerzać ułamki, mnożąc licznik i mianownik przez tę samą liczbę. W tym wypadku pomnożyliśmy licznik przez 4 i mianownik też przez 4. Taka ciekawostka. W porządku, dodajmy jeszcze 3/8. Dodamy jeszcze 3/8. Mamy tutaj prostokąt, czyli na początku miał 8 części. Wiemy, że ten jeden kwadracik to jest 1/8, to bierzemy 3 części. 1/8, 2/8, 3/8. Zamalowałam 3/8 tego prostokąta. Dodajmy jeszcze 8/8. 8/8. 8/8. 8/8 to będzie cały prostokąt, prawda? Czyli weźmy ten drugi cały prostokąt. To jest 8/8. Biorę 8 części z batonika czy prostokąta, który był podzielony na 8 równych kawałków. Ile powinnam jeszcze dodać? Powinnam wziąć tą część. To jest 1/8. Biorę 1/8. Biorę 1/8. I żeby mieć tyle samo, co na początku, czyli 2 1/4, popatrz na ten rysunek. Ile jeszcze części muszę wziąć tutaj? Bardzo dobrze, muszę wziąć 2 części, czyli 2/8, bo biorę 2 części, 2/8, przesunę trochę tablicę w dół, biorę jeszcze 2/8, czyli zobacz, 2 1/4 to to samo, co 1/2, dodać 3/8, dodać 8/8, dodać 1/8, dodać 2/8. Popatrz, znowu ciekawostka, 2/8 to to samo, co 1/4. Możesz też popatrzeć tutaj. Na początku brałam 1/2, tu wzięłam 3/8 i wzięłam 1/8 i zobacz, że to mi dało całość. Napiszę to tutaj, 1/2, dodać 3/8, dodać ta 1/8, dało mi to 8/8. Dlaczego?
Bo zobacz, że jedna druga to jest inaczej 4 ósme. 4 ósme dodać 3 ósme, dodać 1 ósma, to jest 4 plus 3 plus 1, 8. 8 ósmych, czyli całość, jeden cały batonik, czy jeden cały prostokąt został zakolorowany. W tym filmie pokazałam Wam inny sposób przedstawienia liczby mieszanej. Możesz liczbę mieszaną przedstawić jako sumę ułamków.